W Polsce przynajmniej działa prawo Kopernika Gresshama zastosowane do ludzi polityki, czyli gorsi ludzie polityki zastępują tych, którzy byli lepsi, bo są bardziej bezwzględni, bardziej cyniczni, mają większy power, jak gdyby, bo tutaj bardzo istotna jest motywacja, tak? Jeżeli z gorszego poziomu startuje, ma większą motywację, żeby się drapać wyżej.